Jesteś takim ewenementem, można powiedzieć, na skalę kluby Polski. Teraz, że ze wzrostem waży z masą ciała, czyli jak ci to mówię, to zresztą sam pewnie o tym wiesz, nie? Zdaję sobie sprawę. Tak. No myślę, że zobaczymy się niedługo na starcie. Powiedz mi, ile masz lat, jak się nazywasz, ile lat trenujesz, ile ważyłeś najwięcej, jak to długo trwa, jaki plan, jak to się zaczęło? Nazywam się Paweł Więcek, lat mam 27, trenuję już około 10 lat, z delikatnymi przerwami. Mhm. Zaczęło się to w wieku 17 lat. Chciałem... A co, byłeś szczupły? Tak, byłem szczupły, uprawiałem różne sporty, wiele dyscyplin, chciałem zrobić trochę masy mięśniowej. Okazało się, że łatwo wszystko przychodzi. I teraz po takim okresie postanowiłem spróbować swoich sił w dartach. I co, ważę 124 kg. Myślę, że na w miarę dobrej jakości. Trenujesz w warunkach domowych? Tak. Szczytowa waga to jakieś 130 kg na czczo. Też w miarę dobra jakość. Wzrost? Wzrost 1,95 m. Zaczepiają cię ludzie na ulicy, mówią, jejku, jaki jest pan monstrualny. Tak, zdarza się. Ale od koksów cię widzę? Nie, różnie ludzie reagują, nawet teraz mnie zaczepiło takie małżeństwo. Gratulowali mi w ogóle, że to dla wyrzeczeń i takie tam. Mhm. Na granicy też byłem, ruskie zdjęcia ze mną robili. Zaczepiali także. No nie, no trzeba wykorzystać, bo przy takim wzroście to jest coś tak rozpoznawalne, że to szkoda by było tego zaprzepaścić, nie? Można z tego mieć nawet niezły grosz, będąc jakąś twarzą w jakiejś firmie, bo to przyciąga, nie? Zdaję sobie sprawę z tego, dlatego... Z takich zawodników mojego wzrostu jest multum, a twojego nawet, czego ci życzę, nawet żebyś miał tytuł, ale nawet nieutytułowanych zawodników jest bardzo mało. Czyli nawet nie będąc, bo wiadomo, że trzeba sobie tą proporcję jakoś tam wyrobić. Ogólnie obserwuję się w lustrze i staram się poprawić cały czas te słabsze punkty, żeby to wszystko równomiernie się rozwijało. No, na ten czas jest całkiem fajnie, no to już masz sporo lat. Obserwuję się w lustrze cały czas, także ciągle coś poprawiam. A jak siłowo przy tym? Co? Jak siłowo? Trening siłowy? Różne metody stosuję, stosowałem wcześniej, także ostatnio trenowałem metodą Hanego Ramboda, FST7, że w ostatniej z przyczyniem 7 serii robimy bombujących, po 12 powtórzeń przerwy między seriami po 30 sekund. Powiedzmy, jak z odżywianiem? Masz jakiś swój program? Czy to nie stosuję żadnego programu. Staram się mniej więcej spożywać 50 gram białka w posiłku, węglowodanów nie liczę tak za bardzo, nie? I tłuszcze. Czyli jest ile białka? 5 posiłków, 6 posiłków? 6 posiłków to jakieś około 2,5 grama białka spożywa na kilogram masy ciała. No to tak umiarkowanie, nie? No umiarkowanie, nie przesadzam. Dobra. Co? Widzimy się na targach w Warszawie? Dokładnie. I prawdopodobnie na debiutach. W najcieńszej wadze. No bo chyba nie w męskiej sylwetce. No nie, już wcześniej miałem takie plany startu w klasyku, ale to przeciągnęło się i już teraz za duża masa. Trochę byś się musiał odchudzić. No właśnie. Chyba, że ci złapie salmonella przed startem. No to zobaczymy. Może stres spali. Powodzenia, na pewno cię wychwycą nasi tutaj oglądający, będzie sporo pytań. Może cię skierujemy, jakichś tutaj zawodników. Będziesz już trenować, nie? Masz jakiś chciałbym się rozwijać dalej w tym kierunku. Masz taki podopieczny? Nie, bo nie mam nikogo. Chciałbym w ogóle jeszcze zrobić bardziej szczegółowo kurs dietetyki ogólnie, żeby to pojąć bardziej. Myślę, że tak metody treningowe w miarę możliwości są dobrze znane. No tak, bo to wszystko to masz zaskane. Dieta bardziej kuleje przy tym wszystkim. Dobra, jesteśmy w kontakcie.